A powiedz, bo tak, jeżeli co można było zaobserwować na gali w Łodzi, to, że zmieniłeś, powiedzmy, taktycznie swoją walkę. Zazwyczaj jesteś zawodnikiem niepokornym i wielu ci zarzucało, że nie słuchałeś narożnika. W tej walce no, byłeś perfekcyjny. Powiedz, co się zmieniło, że Dawid Kostecki postanowił posłuchać narożnika, a nie iść na totalną wymianę, wojnę ze swoim przeciwnikiem? No też to, że przeciwnik wiedziałem, że wyjdzie, żeby po to, żeby wygrać, gdzie się nie jest jakimś przyszłym leszczem. To jest zawodnik, który chce wyjść wygrać. Wiedziałem, że się będzie chciał pokazać. To jest jedno. Dwa, ja dostosowuję się do zawodnika. Jak mi zawodnik zaproponuje duże warunki, to ja się przystosuję i będę bardzo dobrze walczył. Jak po prostu dostaję przysłowiowego właśnie takiego leszcza, no to też schodzę poniżej swojego poziomu i to jest mój błąd, który muszę wyeliminować. Przede wszystkim zacząłem się słuchać trenera. No, złapałem troszeczkę pokory, zacząłem ufać na 100% trenerowi i po prostu słucham się to, co mówi, a przede wszystkim to już jest takie naprawdę, przede wszystkim chciałem pokazać wszystkim, że tym, co myślą, że ja tracę głowę, to chciałem pokazać, że po prostu, że tylko ode mnie zależy, że mogę się skoncentrować i mi nie przeszkadzają kibice, nie przeszkadza mi to, że jest 15, 17 tysięcy, 20, 25, że jest telewizja, że jest duża gala, że jest taki napór psychiczny, jeżeli chodzi o zawodnika, że jest taki nacisk. Tylko, że wyjdę i po prostu będę się koncentrował tak jak należy i będę dobrze walczył. A powiedz, Rafał Jackiewicz znowu w wywiadzie dla Polsatu, powiedzmy, odniósł się w sposób lekceważący do kibiców, którzy go krytykują. Czy ty uważasz, że takie zachowanie Rafała jest poprawne, czy powinien raczej nie wypowiadać się na ten temat? Słuchaj, tu właśnie każdy patrzy na to i to jak chce patrzeć. Czy ci kibice, co tak naprawdę wiedzą, do kogo się to tyczy, no to odwracają kota ogonem. Bo to nie dotyczy się kibiców, którzy krytykują. Tylko jak umiem krytykować, to niektórzy robią w należyty sposób, tak jak kibic, a nie, że wypowiadają się chamsko, krytykują chamsko, nie wiedząc tak naprawdę, że tutaj się zostawia dużo zdrowia i każdy z nas może nie zejść z ringu o własnych siłach, może stracić zdrowie, życie, może wszystko stracić, a jakiś taki baran, który siedzi i mówi, że tylko za klawiaturką, bo tak naprawdę ja mówię, że niech ktoś przyjdzie i powie mu to w oczy. Dlaczego się tak nie znajdzie? Dlaczego do mnie nikt nie przyjdzie i nie powie w oczy to, co myśli? Bo są to zakompleksieni barany. Ja mówię o tych takich, bo kibiców, ja mówię, ja jestem za kibicami, bez kibiców nas nie ma. I krytyka jest bardzo dobra, jeżeli ktoś ma jeszcze rację do tego. Ale wiesz, jak się wypowiada jakiś gówniarz, może nie gówniarz, może... Bo ja nie wiem, ja tylko strzelam, wiesz, czy to jest taki, czy taki, czy taki. Może to jest właśnie 120-kilowy chłop, ale nie wiem, zakompleksiony. Albo po prostu Rafała nie lubi i nie podpisze się imieniem, nazwiskiem, tylko podpisze się Edek z Krainy Kredek i tam wiesz, i no i tylko tyle może, że tam sobie klika. Dlatego to się tyczyło do tych ludzi, którzy krytykują, ale chamsko krytykują. Tam są, z tego co ja słyszałem, bo ja tego nie czytam akurat, no, jestem takim zawodnikiem, że tam mam, ja tylko się dowiaduję od kogoś, że ktoś tam coś tam napisał, ktoś tam coś tam. Mówię, dlaczego patrzycie na to? No to nie wolno się zniżać do ich poziomu. Ja na to nie patrzę. Ja wiesz, ja jeżeli krytykę bym dostał od takich ludzi, jak nie wiem, na przykład od pana Pindery, od pana Kuleja, takich ludzi, którzy mają wyrobione nazwisko, znają się na boksie i mi powiedzą, słuchaj Dawid, zrobiłeś to i to źle, zachowałeś się tu i tu i nie tak, to ja tą krytykę przyjmę. I ja naprawdę, a to, że ktoś się tam wypowiada, co ja nawet nie wiem, kto to jest i czy on się zna na tym boksie, to dla mnie to jest, ja mam to daleko gdzieś, ale mogę powiedzieć w imieniu Rafała, że to się tyczy do wszystkich tych, którzy są chamami zwykłymi i nie umieją się wypowiadać i nie umieją skrytykować, bo krytyka to jest bardzo dobra rzecz. Tak samo jak jest bardzo dobrą rzeczą, jak na przykład mięsny sklep, koło niego otwiera się następny mięsny sklep, co nie, to daje motywację. Tak samo jak ktoś krytykuje, może to daje zawodnikowi motywację do tego, żeby jeszcze lepiej trenować i poprawić te błędy, żeby ten sam człowiek, który go skrytykował, powiedział, że teraz już jest dobrze, co nie. Ale tam są takie barany, że to widać. To widać moim zdaniem, że to jest może jakiś jego kolega z podwórka, gdzie kiedyś miał z nim zatargi, ja tylko spekuluję i po prostu teraz on wie, że nikt go nie widzi i on, czy on fajnie zawalczy, że on źle zawalczy, on klika tymi klawiszami, że on jest taki, że on jest taki, że on nic nie osiągnie, że to, że to, że to, że to, no to nie jest obiektywny, no to jest człowiek, który cały czas na niego tylko źle mówi i źle komentuje, no i to do takich ludzi się tyczy, także normalnie kibice, nie bierzcie sobie do głowy słów, które mówi Rafał, bo ja to samo mogę powiedzieć, co on, słowo, ale tylko do tych właśnie, którzy krytykują, a nie umieją krytykować, no. Tym, którzy są zwykłymi chamami, albo nie wiem, kto to jest, no. To na pewno to nie jest kibic z boksu i tyle.
A powiedz jeszcze, jeżeli chodzi o konflikt z prawem, miałeś swój epizod, jak to wygląda teraz i co się dzieje ze Szpilką, którego powiedzmy no, w niespodziewany sposób policja postanowiła zaadoptować na kilka nocy przed galą w Łodzi. Słuchaj, jeżeli chodzi o Szpilę, Arturka żyje, daje sobie radę, jest chłopak z charakterem. Słuchaj, różne rzeczy się zdarzają w życiu. Takich rzeczy tak samo nie można wykluczyć. Zdarzyło się to w życiu, trzeba najważniejsze, żeby z tego wyciągnąć konsekwencje i żeby to się nie powtórzyło. Ja nie będę oszukiwał, ja się wychowałem na ulicy, ja tam się pierwsze kroki bokserskie, można powiedzieć, zrobiłem, wiesz, to że i tak skończyłem, jak skończyłem, to jest dla mnie sukces i się mogę tylko z tego cieszyć. A to, że miałem jakieś epizody z prawem, no to trudno, no taki mam charakter i nieraz na to nic nie poradzę. Na jakim to jest teraz etapie? No żadnym, no taki jest etapie, że czytałem zapoznanie ze sprawą i nikt na mnie nie zeznaje, no może to tak, no przesiedziałem 4 miesiące. No to jest takie trochę śmieszne, no ale tu nic na to się nie poradzi, prawda? Sąd jest niezawisny, sąd wie, co robi. Ja nie będę z tym, no nie będę tutaj, wiesz, się wymądrzał, czy miał być tak, czy miał być tak. Miał być tak i tyle. No i zresztą jak tak się stało, tak chciał los. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Takie jest moje zdanie. A co ze Szpilką, kiedy pojawi się znowu w ringu, wyjdzie? No mam nadzieję, że wyjdzie jak najwcześniej. No. Takie są ku temu, wiesz, załatwiania, żeby wyszedł jak najwcześniej. I mam nadzieję, że dadzą mu ludzie po prostu szansę pokazania się, że po prostu ma talent i może go wykorzystać. I nie będą patrzeć na to, że jak był młody, to zrobił głupoty, bo każdy młody człowiek robi głupoty. Tylko tyle, że jeden się znajdzie w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiedniej porze, a ten drugi, co zrobił głupotę, akurat mu się poszczęści. To jest na tej zasadzie, bo to są takie grzechy młodości. No i Szpila zrobił grzechy młodości i po prostu i tak się skończyło, a nie inaczej. No. Dobra, dzięki. Dzięki, pozdrawiam wszystkich. Kibiców znających się na boksie, krytykujących tak jak należy, trzymajcie się, krytykujcie ile wlezie.